Drogie, cudowne, kochane pochwiczanki, dzisiaj jest 1 kwietnia. Prima aprilis. I w związku z tym, że dzisiaj mogę bezkarnie mówić prawdę, to mogę bezkarnie też kłamać i mogę bezkarnie odwołać wszystko, co powiedziałem. I dlatego słuchajcie, dzisiaj mnie słuchajcie uważnie, gdyż w inny dzień tego nie powiem. Drogie pochwiczanki, informuję was dzisiaj z okazji Prima Aprilisu, także nie wierzcie w to oczywiście, ale informuję was, że pochwica jest to dolegliwość, która polega na tym, że kobieta nie lubi, i to nie seksu, tylko nie lubi siebie. Nie dość, że siebie nie lubi, to się sobie nie podoba, a w ogóle to siebie nie akceptuje, a w ogóle to jest na siebie zła, że jest taka, a nie inna. O! I potrafi to udowodnić do tego stopnia, że nawet nie zaakceptuje tego, że mogłaby być szczęśliwa. I dlatego, drogie, cudowne, wspaniałe pochwiczanki, informuję was z okazji Prima Aprilisu. Oczywiście odwołam wszystko. W normalny dzień będę wam mówił, że wy trenujcie, trenujcie, ćwiczcie, ćwiczcie. Przysiady. Nic nie pomoże, ale ćwiczenie, dobra rzecz. Natomiast dzisiaj informuję was, drogie ukochane pochwiczanki, jedyna droga, żeby nie tylko wyjść z pochwicy, ale żeby wyjść z tego stanu, w którym jesteście, to polubić siebie, zaakceptować, że skoro, jeśli jesteś wierząca, Bóg cię stworzył taką, a nie inną, to Bóg wiedział, co robi. Natomiast jeżeli jesteś niewierząca, to natura cię stworzyła taką, bo taka jesteś najlepsza do tego, żeby być szczęśliwa, do tego, żeby robić dzieci, do tego, żeby uszczęśliwić chłopa. I to są twoje 3 podstawowe wartości w życiu. Uszczęśliwić chłopa, zrobić dziecko i uszczęśliwić siebie. A do tego jest potrzebna tylko jedna rzecz. Polubić, pokochać i zaakceptować siebie. I tego życzę ci z okazji 1 kwietnia. Prima aprilis. Kłamałem jak znud.